happy. It's about the sensitive, eh? That, fortunately, by his grace. Já ficou antes uma grande tuta e veio espalhar a with you. With you. And I feel the vibration. E tu vê tão vibrácia. You are so close. Já estás metade disso. Very nice devotion. Já fiz a tuta e bardzo wspaniałe oddanie. I'm feeling very fortunate myself. Czuję się sam zaszczycony i bardzo szczęśliwy. Just I'm sharing with you. Ja po prostu chcę się podzielić z wami. Thing is this. Prawa jest taka. Sambandha. Sambandha. Maharaj gives some tips to say about that. Maharaj powiedział kilka słów o tym. Sambandha means relation. Sambandha oznacza związek, relacje. Without relation, bez relacji, there is no love. Nie ma miłości. You see the mother and the child. Widzisz tutaj matkę i to dziecko. There is a relation. Tam jest relacja, związek. And she is keeping the baby on lap, right? I ona trzyma na kolanach swoje dziecko. When he born, she feeds the milk. I to dziecko odczuwa po prostu w ten sposób, będąc tak blisko, odczuwa mleko. And she clean what is the dirty things. Aha, i ona również pierze wszystkie brudne rzeczy, by po prostu dba o to dziecko. She never bother for cleaning and feeding, right? Yes, dziecko samo. Nie potrzebuje się martwić ani o to, żeby się nakarmić, albo żeby mieć czysto. Why? Because of the relation. Dlaczego? Ponieważ jest tam pewna relacja. So relation, love moves in the relationship. A więc miłość zamienia się, czy porusza się poprzez via medium relacji, związku. And not only this. I nie tylko to. Sometimes she went to marketing. Czasami udaje się do sklepu na zakup. And the time is late. I wtedy jest dość późno. And child become hungry. Dziecko odczuwa się głodne. She can feel that my child is hungry. Ja, ona może odczuwać, że dziecko jest bardzo głodne. Right, mother? Tak. This is the relation. A więc to jest ta relacja. Feelings move in the relation. Ponieważ uczucia poruszają się poprzez medium właśnie relacji. Right? Czy tak? Yeah. Without relation. Bez relacji. There is no feelings. Nie ma żadnych uczuć. And relation, how we can develop? A jak możemy rozwinąć te relacje? Like one husband wife. Tak jak między mężem i żoną. They develop relation. How? Oni rozwijają pomiędzy sobą jakąś relację. W jaki sposób? First, faith is there. Ponieważ znajduje się pomiędzy nimi wiara, ten związek. When there is a faith. Kiedy jest wiara obecna. Then I want to listen about him. Więc chcę o tej drugiej osobie raz więcej, chcę od niej słuchać, chcę się o niej więcej dowiedzieć. And when I want to listen about more about him. A kiedy chcę więcej o tej osobie słyszeć, to wtedy? Then I develop intense love. To wtedy rozwijam coś, co nazywa się miłością intensywną. And when there is intense love. A kiedy pojawi się ta głęboka, intensywna miłość. Then I remember. Wtedy pamiętam tą osobę bezustannie. By his face. Or by his name. Bądź pamiętając, jak wygląda, pamiętając jego twarz, albo po prostu poprzez pamiętanie jego imienia. Then other desire is finished. To wtedy inne pragnienia po prostu odchodzą na boczny tor, nie są ważne, są skończone. So,
This is the way. A więc to jest droga. In its devotional life also. I to odnosi się również do życia dewocjonalnego, do życia duchowego. First is sadha, faith. A więc najpierw jest ta sadha, ta wiara, śradha wiara. Then sadhu sangha. A wtedy pojawia się sadhu sangha. Sadhu sangha means one point program. Everybody is talking for one goal, how to increase love. Sadhu sangha oznacza tylko jeden punkt programu. Wszyscy mówią o tym samym. For the gods, for the Krishna. Wszyscy mówią o, albo opowiadają o Krishna, o Bogu. What is his beauty? Jak bardzo jest piękny. How to develop more close connection with jak rozwinąć bardziej bliższy związek z nim. Only regarding him the past time is gone. Rozważanie po prostu odnoszenie się tylko rozważanie tylko różnych rozrywek związanych tylko z nim. Then wtedy bhajan kriya. Wtedy pojawia się kolejne tak to się nazywa bhajan kriya. What is bhajan kriya? Czym jest bhajan kriya? That I am in little some test come to me. Że znajduje się w pewnym stanie, odczuwania, które pojawia się nagle u mnie. And I start thinking for you. I zaczynam myśleć o tobie. And what is the way of thinking? A jak wygląda sposób tego rozważania, tego myślenia? Your picture. Bierzesz twoje zdjęcie. Or your name. I twoje, zapamiętujesz twoje imię. And I cannot leave your name. Nie mogę po prostu pozostawić, gdyż odrzucić twojego imienia. Because in separation there is no other way for me. Ponieważ w separacji nie ma innej drogi, żeby utrzymać kontakt, jak właśnie zapamiętywania tego imienia. How I can forget you? Jak mogę cię wtedy zapomnieć? I want to stop to think for you. Chciałem przestać myśleć o tobie. But I cannot do. Ale nie mogę tego uczynić. That is bhajan kriya. To jest właśnie to, co się nazywa bhajan kriya. And when bhajan kriya is there. A kiedy już znajdują się, kiedy doświadczamy tego etapu bhajan kriya. Wtedy? Anartha nivritti. Wtedy pojawia się kolejny etap, który się nazywa anartha nivritti. No time to do other things. Nie mam, co to oznacza? Oznacza, nie mam czasu na nic innego. My all anarthas. Wszystkie, nie mam czasu na żadne zanieczyszczenia. It's automatically not disturbing me. W ten sposób wszystkie moje te zanieczyszczenia przestają mi przeszkadzać, nie niepokoją mnie w żaden sposób. Because my mind is engaged in your thinking. Ponieważ mój umysł jest zaangażowany w myśleniu o tobie, o tej osobie. My tongue is moving in your name. Mój język zajęty jest tylko powtarzaniem twojego imienia. My ear is listening your name. Moje ucho słyszy tylko twoje imię. My hand is working for you to see. Moje ręce pracują po prostu za twoim all my senses is in your service. Wszystkie moje zmysły są zaangażowane w służbę dla ciebie. And I free from anarthas. I w ten sposób staję się wolny od wszelkich anarthas, wszelkich zanieczyszczeń. Then what happens? Wtedy co się dzieje? When anartha is not there, kiedy nie ma już tam żadnych tych zanieczyszczeń, żadnych anartha, then ashakti is coming, attachment. Wtedy pojawia się ashakti, czyli mocne przywiązanie. When there is more attachment, kiedy jest więcej tego przywiązania, then feelings are there. Wtedy zaczynają pojawiać się różne uczucia. And when there is a feeling, a kiedy pojawiają się, te uczucia są obecne. That is to wtedy
ustabilizowana, ustalony jest ten związek, ta relacja. And when there is a relation. A kiedy ta relacja już zaistnieje, love is there. Jest w tym miłość, pojawia się miłość. And more and more. Coraz więcej tej miłości, coraz więcej. So, sambandha is very important. A więc sambandha jest niezwykle ważny. And for this Sanat, our six Goswamis, one of Goswamis. Ja, Sanatana Goswami, jeden z naszych sześciu Goswami. He's talking about that. On mówi o tym. And he said, also one surprise I'm giving you. I know that you know that. Opowiem wam coś, co może będzie. Nie będzie specjalną niespodzianką dla was, ponieważ ja wiem, że wy to wszystko wiecie. But Prabhupada. Ale Prabhupada. Is writing. Pisze in page 4, na stronie czwartej, introduction in Bhagavad Gita, we wprowadzeniu do Bhagavad Gita, and is a very important subject. I to jest bardzo ważna rzecz, o której on tam pisze. Try to find it. That. But I don't know if right. I open. Okay, good. Start with that. I knew that. I know no apologies. From the beginning, always start with the points. With the points. Yeah. Okay. Punkt pierwszy na stronie czwartej. No. Only the last. Yes, we have to do it. Dlatego życzeniem Pana było ustanowienie następnej sukcesji, Parampara, która kontynuowałaby linię myślenia idącą od Boga Słońca do innych. Pan zapragnął, aby Arjuna na nowo rozpoczął rozpowszechnianie jego nauki. Chciał on, aby Arjuna został autorytetem w rozumieniu Bhagavad Gita. Widzimy więc, że Bhagavad Gita została przekazana Arjunie głównie dlatego, że był on bhaktą Pana, bezpośrednim uczniem Kryszny i jego bliskim przyjacielem. Zatem Bhagavad Gita można najlepiej zrozumieć osoba, która posiada cechy podobne do Arjuny. To znaczy, że musi być ona bhaktą Pana i musi być w bliskim związku z Panem. Skoro tylko ktoś zostaje bhaktą Pana, ma on również bezpośredni związek z Panem. Jest to bardzo skomplikowany temat, ale krótko można powiedzieć, że bhakta, czyli czciciel, posiada związek z Panem na jeden z pięciu różnych sposobów. Może być wielbicielem Pana w stanie pasywnym, może być wielbicielem Pana w stanie aktywnym. Normalnie our relation, nasza relacja is passive. Jest pasywna. Pasywna oznacza that I adore you. Okej, okay, adoruję ciebie, uwielbiam ciebie. But just formal. I do adore. Ale ja po prostu tylko wielbię cię, jest to forma takiego uwielbienia. Second. No, kolejnym etapem następnie. If something increase, jeśli coś po prostu się powiększa, like church, people goes only in Sunday one day. Jak na przykład w kościele, czy do kościoła. Ludzie głównie chodzą w niedzielę do kościoła. And asking something from the Lord. I proszą Boga o coś. Like I go to the shop. Kiedy ja idę do sklepu. And I pay money and buy something. Płacę pieniądze i kupuję coś. This is one relation. To jest pewien rodzaj takiego związku, pewien rodzaj relacji. Right? Czy nie tak? Second. Kolejny. Some active relation. Tak. Może być wielbicielem Pana w stanie aktywnym. Pewien aktywny związek, pewna aktywna relacja. There are two type of activeness. Są dwa różne rodzaje takiej aktywnej relacji. I'm active. Jestem aktywnym in working in the offices. Poprzez pracę na przykład w jakichś biurach. I go to the companies to work.
Idę do jakichś, uda się różnych firm, żeby tam pracować. Why I'm active for that? Dlaczego jestem aktywny w ten sposób? Because I'm getting some money. Bo dostaję za to jakieś pieniądze. Płacę. I'm working for that. Więc pracuję z tego względu. And one active that I work. A inny rodzaj takiego, tak jak nosi takiego działania jest, że ja pracuję. I see your father. Ponieważ widzę twojego ojca. He is active from 4 a.m. Widzę, że twój ojciec jest aktywny od po prostu tam od 4 rano. Making over them. Jak w 4 po południu. Przez 4 godziny, przepraszam, przygotowując tutaj to już Burza Gowardana. 4 rano. Jest. Is active for that. Jest bardzo aktywny odnośnie tego zajęcia. And no result. Nothing. No i wydaje się, jakby nie było żadnego rezultatu tutaj. That is devotion. I to jest właśnie oddanie. That I work. Że ja pracuję. Krishna. Na Krishna. To please you. Po to, Krishna, pracuję po to, żeby cię zadowolić. Like a Hanuman devotion. Tak jak oddanie Hanumana. He was always active with Ram. On był zawsze aktywny z Ramę. That is dasya. To jest właśnie dasya bhava, czyli służenie w nas, czyli no, związek w nastroju służenia. Może być wielbicie pana jako jego przyjaciel. Sakya. Może być friend. Like your friend. Ale tak jak może związek raz przyjaciel. If somebody. Jeśli ktoś. Is working in your company. Pracuje w twojej firmie. And he is working free. I po prostu pracuje jakby za darmo. So you will start liking very much to him. To zaczniesz go bardzo szanować i lubić. You will give all key of your home to your that servant who works free and don't no ask anything. I temu słudze, który o nic nie prosi, przekażesz wszelkie klucze do tej firmy, bo będziesz miał do niego zaufanie. He is working in your company. On pracuje w twojej firmie. But you said, go in home, go and eat there. Ale ty powiesz, ok, masz tutaj klucze, idź do domu i zjedz coś, jak jesteś głodny. You will give everything like your son. Dasz mu wszystko, tak jak dla własnego dziecka, jak dla własnego syna. But ale when your friend will come, kiedy twój przyjaciel przyjdzie, then you will say, go now, I have to talk with my friend. Wtedy powiesz mu, ok, ty możesz odejść na razie, bo ja tu muszę porozmawiać z tym swoim przyjacielem. So what is more close? A więc co jest bliżej? In relation? W jakiejś relacji? The servant who worked free for you? Czy sługa, który pracuje dla ciebie za darmo? Or your friend? Czy twój przyjaciel? Right. Yeah, right. Przyjaciel, no, co jest? So this is more higher. Więc to jest po prostu jeden etap wyżej. Then Vatsalya, right? Then Vatsalya, yes. What is in the? Może być pana jako jego rodzic czy opiekun. Like same time, you are talking with your friend. W tym samym czasie, kiedy rozmawiasz z swoim przyjacielem. And your wife is also sitting with. I twoja żona również siedzi przy tym stole i słuchasz tej rozmowy. And your son. I twój syn. Coming to you. Podchodzi do ciebie. And he say. I powiada. He's crying. Płacze i powiada. He say, you promised me to go someplace. Obiecałaś mi, że pójdziemy gdzieś. And what happened? Why you late? Co się dzieje? Dlaczego się spóźnia? Dlaczego nigdy nie idziemy? What you will do that time? Co wtedy zrobisz w tej chwili? You will sit with your friend or you will take care of your child. Czy będziesz siedział ze swoim przyjacielem, czy zajmiesz się swoim dzieckiem? A we go with son? So, Vatsal is more important. A więc Vatsalya okazuje się być ważniejszym typem z nas. Miłość do dzieci is more important than friendly love. Jest miłość od dziecka, można powiedzieć, jest bardziej ważna, jest ważniejsza niż miłość w stosunku do przyjaciół, z przyjaźni. But ale
Your son. Tvůj syn. Your daughter. Tvoje dcerka. You keep privacy. S ním máš pevný element taky privatnosti, že tam znajduje. You cannot say everything. Nemůžeš tam všechno povědět. But there is no privacy. Ale nemá taky privatnosti. With your wife. Tvojou ženou. You are free to share everything. Yes, máš právo, ażeby i możliwość, ażeby podzielić się z nią wszystkim. That, what is the higher? I to jest wobec tego najwyższym etapem. The conjugal love, or the more higher. Oczywiście ta miłość taka małżeńska. Relation, yeah. Ponieważ ten typ relacji jest jeszcze bardziej zaawansowany. Yeah. Hare Krishna. So this is the more higher relation. Right? Tak, to jest bardziej zaawansowane. So Prabhupada is writing here. A więc Prabhupada pisze nam tutaj. About five relations. O pięciu rodzajach takiego związku. Nie. Prabhupada pisze. Read it? No, from that. From that, aha. Arjuna był w związku przyjaźni z Panem. Oczywiście jest ogromna różnica pomiędzy tą przyjaźnią, a przyjaźnią spotkaną w świecie materialnym. Ta przyjaźń jest przyjaźnią transcendentalną, którą nie każdy może posiadać. What is difference between material and transcendental? Jaka jest różnica pomiędzy czymś materialnym a transcendentalnym? Think. We have to think. One is material, here written. Material and transcendent. Prabhupada pisze tutaj, że jeden typ jest materialny, drugi typ jest transcendentalny. Read? Yeah. Okay. Każdy ma jakiś szczególny związek z Panem, i związek ten może zostać odnowiony przez doskonałość służby oddania. Jednak w obecnym stanie naszego życia zapomnieliśmy nie tylko o Najwyższym Panu, ale również o naszym wiecznym z Nim związku. Każda żywa istota z wielu bilionów i trylionów żywych istot ma jakiś szczególny, wieczny związek z Panem. Nazywany jest on Swarupa. Związek ten Swarupa może zostać odnowiony poprzez proces służby oddania i stan taki nazywany jest Swarupa Siddhi. You understand this? Czyli doskonałością czyjejś konstytucjonalnej pozycji. Więc Arjuna był wielbicielem Najwyższego Pana i łączył go z nim związek przyjaźni. Only this, up to here. Yes. Read again that line. Again. Million and Yes, okay. And the Sarupa Siddhi. That and translate in English and explain that. Okay. In English? No. Okay. Każda żywa istota z wielu bilionów i trylionów żywych istot ma jakiś szczególny, wieczny związek z Panem. Nazywany jest on Swarupa. Understand? What is that? Czym to jest? Rozumiecie? Explain. Proszę wyjaśnić. What is mean of Sarup? Jakie jest znaczenie słowa Sarup? This is our original position or in relationship with Krishna. Right. He says it's a right. Yeah, yes, I agree with you. Namaste. That is Sarupa means form also. Sarupa means form. Not light. One is soul as a light. Sarup means as a form. Like eyes, nose, mouth. Sarupa means form, tak, oczy, nosy. Nie tylko światło. Light cannot love to that light. You see, the light or
From many years. Mówi są różne tutaj światła, prawda? Te światła nie mogą po prostu się kochać w jakiś sposób. But form can love form. Ale forma może kochać inną formę. So, sarup means form. A więc swarupa w istocie oznacza formę. What is our goal? Co jest naszym celem? To know the form. Należy poznać swoją formę. And to develop perfection in this form. I rozwinąć doskonałość w tej formie. To keep connection with that. A żeby utrzymać z tym kontakt, wiązek. With Krishna. Z Krishną. That is, we have to develop perfection, siddhi on that. Dlatego musimy rozwinąć tą doskonałość, musimy rozwinąć to siddhi. That is sarupa siddhi. To się nazywa sarupa siddhi. Czyli doskonałość naszej formy. Like if I'm becoming friend. Tak jak stanę się czymś przyjacielem. Then my form is like your friend. Może moja forma jest formą jak bycia twoim przyjacielem. And in all practice I have to behave like that. I w wszelkich rodzajach praktyki powinienem się zachować właśnie w ten sposób. Tak, czy całe swoje praktyki powinien się zachować w ten sposób. There are three body. One is gross body? Yes. So, jak spójrzcie na ciało. Jedno ciało jest ciałem wulgarnym. One is subtle body. A inne ciało jest ciałem nazwane ciałem subtelnym. When we are sleeping, we dream. A kiedy śpimy i śnimy. And it's spiritual body. I istnieje również świat duchowy. That is soul. To jest dusza. That is also one body. To jest również pewna forma ciała. And that's sarup. I to jest właśnie to ciało, które nazywam swarupą. That is a spiritual body. To jest ciało duchowe. Here, first, Prabhupada is writing material and spiritual. Najpierw Prabhupada pisze materialne, a później transcendentalne. What is meaning? O co tutaj chodzi? Jakie jest tego znaczenie? Material meaning, the senses, the... Materialne oznacza po prostu zmysły. The gross body. Ciało wulgarne. It's material. My mind is material. Mój umysł jest materialny. Only the my soul. Tylko moja dusza. And the form of the soul. I forma duszy. Is a spiritual. Ma posiada naturę duchową. Transcendental. Naturę transcendentalną. So why we do bhajan? Więc dlaczego praktykujemy nasz bhajan? To increase our this consciousness. A żeby rozwinąć naszą świadomość, tą świadomość tej wiecznej naszej formie. To increase my perfection there. A żeby rozwinąć naszą doskonałość w tym ciele duchowym. Right? Zgadza się? Shiram? Yes. 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 A ja mam pytanie. He has a question. Yeah. Well, can you give me one question? Yeah, of course. You can put it in English directly if you can. No. Okay. In Polish, okay. Polish, in translation. Okay. Czy ta forma, czy ta... No ja mówię, przetłumaczę to. Yeah. Okay, yes. Znaczy, moja taka wątpliwość i tutaj dociekliwość dotyczy takiej kwestii, czy ta nasza forma duchowa, która ma ścisły związek z charakterem naszej miłości, jaka nas łączy z Krishną. Czy to jest kwestia rozwinięcia jej? Czy to jest kwestia odkrycia jej? Okay. Czyli innymi słowy, czy ona już jest wiadomo jaka, tylko my musimy jakby ją... Czy to jest jednak coś, co ani Krishna nie wie, ani ja nie wiem i to się jakoś... objawi, rozwinie. Okay. No. My question is about Svarupa, because Svarupa depends on the kind of love which connects us with Krishna. But question is this Svarupa already fixed in its shape, or it is a question of developing in the time, that neither Krishna nor we don't know this Svarupa, but in the time it will develop, it will flourish
and Vidis. Jivare Sarupa Hai Netta Krishna Das. Jiva Sarupa. Means? Krishna Das. The nature of the soul, Netta, it will be eternal. Nawet naturą naszej swarupy jest to, że jest ona nitya, czyli że ona była, jest i będzie, czyli jest wieczna. So it's eternal. Wieczna. But one mercy is there. Ale jest tam te pewne miłosierdzie w tym. To decide what you like. A żebyś mógł zdecydować to, co zechcesz wybrać. Soul has also one decision to move for the material thing and go for its spiritual. A więc dusza ma również taką możliwość, takie pragnienie, żeby poruszać się od czegoś fizycznego k czemuś duchowemu. So we want to enjoy the senses. Więc pragniemy dlatego radować się zmysłami. We forget our spiritual character. Wtedy, kiedy tak się dzieje, zapominamy o swojej duchowej tożsamości. And we try to make relation with the material. I wtedy usiłujemy nawiązać związek z tym, co jest materialne. And this is our suffering we create with them. I to właśnie w ten sposób, przez takie zachowanie, stwarzamy nas własne cierpienie. But for the grace of the realization. Ale powodu tej łaski, aby otrzymać, poprzez łaskę osiągnięcia samorealizacji. Sadhu Sangha. Poprzez różne elementy takie jak Sadhu Sangha i tak dalej. When I realize myself. Kiedy doświadczę samego siebie, kim jestem, jaka jest moja natura. Then I feel what is best test for me. Wtedy zaczynam rozumieć, co jest, co mi najlepiej smakuje, jakie odczucie jest dla mnie najlepsze. Somebody is too much. Is a love of motherly love. Czasami ktoś może być zbyt przywiązany do miłości macierzyńskiej. And somebody wants conjugal love. A ktoś inny może pragnąć bardzo tej relacji macierzyńskiej, jak jest prawda, miłosnej. I was looking for also the gospel of Maria. Magdalena. On wspomina, że czytał też Ewangelię Marii Magdaleny. There is also mentioned. Tam jest również wymienione. Że we forget our root. Że zapominamy po prostu nasze korzenie. And not only I forget. Nie tylko, że zapominamy tego. I am trying to find my root in different places. Ale że próbujemy odnaleźć swoje tożsamość, swoje korzenie w różnych obiektach, w różnych miejscach. And real root I forget. A ten rzeczywisty korzeń, to rzeczywistą istotę, tożsamość zapominamy. And I create confusion by that. I wtedy, poprzez taką postawę, stwarzam, jestem skonfundowany, stwarzam nieporozumienie. That. Że material thing we try to accept that my root is że to materialna rzecz jest moją prawdziwą. So we have to know our root and then I can be happy. A więc musimy znać swoją tożsamość, te swoje korzenie, ażeby być w stanie być szczęśliwymi. And soul is our root. It's clearly. I to naszą tożsamością jest dusza. You see that book and then. Pójdź ty na tą książkę. It's totally this philosophy I feel that. Więc ja odczuwam, że tak właśnie jest. Tak. Not only this. Nie tylko to. The soul has only one connection. Dusza ma tylko jedno. With God. Jedno powiązanie z Bogiem. And soul is bright. I dusza ma rację. And he is the broom.
Przepraszam, i dusza jest oblubienicą, a nie jest oblubieńcą. Groom with G. Groom. Yeah. Groom is... No, bra, no, groom. Yeah. Groom. Bright and groom. Yes. Oblubienicy, yes. Oblubieńca. Not, I can think, but can there be any transition? Czy może być jakieś przejście? According to the Bhava, no? There's different positions and different relations, and can there be any change, or is there a fixed in seed form in every soul, a different taste already? I think it's the highest taste soul wants. Ja myślę, że się pyta po prostu, czy jest jakiś stan przejściowy i tak dalej, w tym pragnieniu, i Brahas mówi, że w sumie dusza pragnie najwyższe. Everyone wants to go for higher. Każdy pragnie osiągnąć to, co najwyższe. Okay, somebody wants, no problem. Okay, jeśli ktoś pragnie mniej, jaki problem? To... But higher taste, ale najwyższy smak, is a desire for all, every soul. Jest pragnieniem każdej żywej duszy. And in that conjugal lover there is two. W tym stanie tej miłości miłosnej czy małżeńskiej są również dwa etapy. Sakya and parakya. Sakya i parakya. Miłość małżeńska i miłość jak pomiędzy kochankami. Right? Czy nie tak? What is parakya? Czym jest parakya? My physical body. Moje ciało fizyczne. It's all related. Jest całkowicie powiązane. But we escape from that. Ale uciekamy od tych więzi. From my soul to serve Krishna all day. Z całą duszą, żeby służyć Krishna. Right. Czyż nie tak? Say more bhajana puja. Say more tapa brata. Tapa and brata is the name. Tapa and brata are two questions. You see Rupa Manjari Pada? Say more dhanasampada. Dhana. Tam jest napisane. Wealth. This is the wealth. To jest prawdziwe bogactwo. That is the sampada. To jest sampada. Tapa. Tapa oznacza... Not sitting in the fire and doing... Tapa means we have to practice to be there. Tapa oznacza, żeby and to develop this consciousness. A żeby znaleźć w tym miejscu, które pragniemy osiągnąć, żeby osiągnąć tą świadomość, znaleźć się w tym stanie świadomości. Jaki jest przed nas upragniony i jakie jest pożądanie. You don't need to leave family. Nie potrzebujesz... You don't need to leave your business. Nie potrzebujesz zostawiać swojego interesu. You don't need to leave anything. Nie potrzebujesz porzucać czegokolwiek. That is tapa. In living in every circumstances, you have to do this tapa. W każdej okoliczności go inside to musisz to wyrzeczenie utrzymywać, ażeby osiągnąć, ażeby doświadczyć wewnętrznie tego, czego poszukujesz, to jest istotne. Gopis never leave their family. Gopi nigdy nie porzucają swojej rodziny. They are living with children, with aspirants. Mieszkają ze swoimi dziećmi, z mężami i rodziną. That is Krishna consciousness. To jest to, co jest świadomością Krishna. Ja mam prawie, że identyczne... Powoli. Mam prawie, że identyczne, bardzo podobne pytanie, co tutaj Prabhu... He didn't ask the same question as Prabhu. Yeah? He didn't understand everything. What you said about? Czy to jest tak? If there is like. Jeżeli związek. If a relationship. Matki z dzieckiem. Between mother and the child. Jest taka. Rodzicielska. This relation is parental. To ja rozumiem. That I can understand. Że ten syn czy córka. That this son or the daughter. Nie będzie miała związek małżeńskiego ze swoim. Cannot have a
a conjugal relationship with ze swoją matką. With her mother. No. What is yes. What you ask specifically? Because I don't understand. To pyta szczególnie. He cannot understand. On nie może zrozumieć. Zadałem pytanie jako przykład chciałem. He's giving an example now. For putting the question. I teraz te pytanie moje jest takie, że. And the question is. Jeżeli wielbiciel poczuje. If the devotee feels like. W związku z Kryszną. In the relationship with Krishna. Że on chce. Wyrazić swoją miłość. To show his, to express his love. Poprzez związek przyjacielski. By a sake bath, by a friendship. Friendship. Yeah. Friendship. Bo w tym pierwszym przypadku. Then in this first case. W pierwszym przypadku nie może być syn. Mężem z własnej matki. The son, może to ewoluować. Okay, the son cannot be a husband of his mother. No. Ale czy... Kto powiedział, że syn chce być w związku ze swoją matką miłosną? Ale czy... Son is son for mother. Syn jest tylko synem dla matki. No tutaj... Mother Mary. Yes, posłuchaj, tak, matka Maria. And Jesus. I spójrzcie, na Maryję i na Jezusa. You understand. Ty to rozumiesz, to nie może być w związku miłosnego. If he's God. And mother is mother. On jest Bogiem, a matka jest matką. Czy tak jest? And you see that Jesus. I spójrz na Jezusa. Jesus say, I'm a son. Jezus powiada, ja jestem synem. And he is my father. A on jest moim ojcem. And this was till his at the time of crucifixion. I tak było aż do czasu ukrzyżowania. That is devotion. I to jest oddanie. That is love. To jest miłość. That is sambandha. To jest ta sambandha, ten związek, powiązanie. Without religion, how you can love? Bez relacji, jak możesz kochać? Więc, jeżeli wielbiciel próbuje służyć Krysznie, kochać Krysznę. Okay. So when the devotee tries to love Krishna and serve him. Czy ponieważ życie duchowe jest dynamiczne? Because the spiritual life is very has a specific dynamic. It's dynamic. Czy może rasa? What is dynamic? Try to find out. Spróbuj zrozumieć, czym jest ta dynamika, co to jest ta dynamika. Chciałem się zapytać, czy może być rozwój tej miłości, czy ja jako sługa, jako przyjaciel Kryszny, mogę po prostu stać się kochankiem Kryszny, ponieważ moja miłość zwiększa. Okay, ja understand. Czy to jest ustanowione jako jedna rasa i po prostu w tej rasie się wyraża? Okay. Tak jak dziecko się wyraża. Ja rozumiem. So the his question is, if he is like, for example, in a Dasya rasa, if it's possible to change the mood and go over to the Madhurya rasa in the course of time and when his practice is deepened. No. Nie możliwe. Mother cannot change relationship. Matka nie może zmienić swojej relacji w stosunku do dziecka. Dlatego podałem ten przykład. Jest, to otrzymałeś odpowiedź. And servant cannot make relation with the boss. I sługa nie może mieć takiej bliższej relacji ze swoim, intymnej powiedzmy, ze swoim panem. Jest tylko jeden typ związku. Like your wife, she is wife. Tak, twoja żona, ona jest po prostu twoją żoną. Your father is father. Twój ojciec jest twoim ojcem. How you can change the relationship? Jak możesz zmienić ten związek? Relation? Ta relacja? Once you can fix. Możesz ją raz na zawsze niejako ustalić, tak? And you are the one person. I ty jesteś tą jedyną osobą. Krishna give you chance to test all relations. Krishna da ci szansę, ażeby posmakować różnego rodzaju związków. And feel it. I odczuć. What is best in your life? Co jest najlepsze? Jaki ten związek jest najlepszy do twojego relate życia? Relate with that. I co jest najlepsze w twoim życiu i odnieść się do tego i związać się z tym, rozwinąć ten typ związku. Yeah.
Very nice answer. Thank you. Yeah. You mean to say by this that... Okay. A więc chcesz przez to powiedzieć, że... I'm translating for Polish. Oh. You mean to say by this that... my favorite relationship... Że mój... że moja ulubiona relacja, czy fałszowana przeze mnie relacja... In this world... W tym świecie... Could be a hint of what my spiritual relationship with Radha Krishna is. Mogłaby być pewną wskazówką na to, czym, czym jest mój duchowy związek z Krishną. Yes. Tak. This is a good hint. No to dobra wskazówka. Easy. Łatwe. We make our problems. My sami stwarzamy swoje problemy. We make things big and confused. Robimy rzeczy zbyt wielkimi, co one w rzeczywistości są i po prostu mieszamy pojęcia. It's like this. To trzeba przeciąć w ten sposób. A to jest po prostu tak proste. One is theory class. Jedna jest lekcja odnosząca się do teorii. And one is practical. A inna sprawa to praktyka. Theory practical means you can realize, understand. Nice. Mówi, że poprzez połączenie praktyki i teorii możesz doświadczyć wewnętrznie i zrozumieć, jak sprawy się naprawdę mają. This is the science. To jest po prostu nauka. Any physics, chemistry, you cannot understand without practical and theory first. Go to the practical, you understand. Możesz po prostu posługiwać się tylko jedną z tych metod, musisz używać obydwie, musisz posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, żeby zrozumieć całość procesu. Thank you. Yes. Jeśli odkryję swoją relację z Krishną, to wtedy będę bliżej zrozumienia, jaka jest moja swoja pasitki. You can English. Nie, proszę bardzo, to wtedy jeszcze raz ja myślałem, że sama. No, on mnie rozprasza trochę mały, także. To powiedz jeszcze raz po polsku, żebym wiedział. Myślałem, że to sama. To jest taki proces, że jeśli ja najpierw zrozumiem swoją relację. If I first understand my relation, to będę bliżej zrozumienia mojej swarupasiddhi, odkrycia. Then I will come nearer to understand my svarupa form. And little help is necessary. I potrzebne jest tylko troszkę pomocy. Like Jesus said. Tak jak Jezus powiedział. Follow me. Podąż za mną. I will show you to the Father. A ja ci pokażę drogę do Ojca. What is meaning? O co tutaj chodzi? Because he knows the place of the Father. Ponieważ on zna miejsce, w którym Ojciec przebywa. And who knows the place where he lives? A kto zna to miejsce, w którym Bóg żyje, przebywa? He can bring you there. Ten może cię tam zaprowadzić. So who has a realization of that? A więc ten, kto posiada realizację tego zjawiska. In living, he can bring you. You can show you that. Ten, która jest żywa, taka, ta osoba może ci to pokazać, ta osoba może ci tam zaprowadzić do tego miejsca. Prawda czy nie? Tak. Simple. To jest bardzo proste. If I want to come to Poland, jeśli ja pragnąłem przybyć tutaj do Polski, jest to dla mnie bardzo czymś trudnym. But Krishna Kirtan make easy for this. Ale Krishna Kirtan ułatwił to. And I was sitting quiet that he will bring us. No, a ja siedziałem spokojnie, nie martwię się niczym, on po prostu nas wiózł, przywiózł nas tutaj. Sridhar Maharaj. So this is the way. A więc o to chodzi, to jest droga.
Potrzebujemy trochę pomocy, aby nam by pokazano tą drogę. This is the beauty of relation. Na tym polega piękno związku, piękna relacja. You understand? Rozumiecie? And this is self-realization. You have to. I to jest właśnie to, co nazywamy samorealizacją. And it's make you clear. I to czyni dla ciebie jasnym. Differentiate what is material and what is spiritual. To, że jesteś w stanie osądzić, co jest materialnym, a co jest duchowym. If I want to be in material, no problem. Jeśli pragnę znaleźć się w świadomości materialnej, nie ma problemu. And we are in material, I want to move for spiritual. A kiedy jestem materialnym i pragnę się udać do stanowiska duchowym, little effort can bring me there. To nieco wysiłku, nieco pracy może mnie doprowadzić do tego miejsca przeznaczenia nowego, jakie pragnę się. And when I'm this, my face is this side, I can see here, right? A kiedy moja twarz jest po prostu w ten sposób tak ustalona i patrzysz w ten sposób, to mogę widzieć. I cannot see backside. Nie mogę widzieć, co jest z tyłu mojej twarzy, z tyłu mojej głowy. Because I keep material side front. Ponieważ ja patrzę, że mam to materialne spojrzenie ustalone przed sobą. The spiritual side is back side. A duchowe zrozumienie daje się jakby z drugiej strony. I cannot feel it. Nie mogę tego odczuwać. Only I have to turn back. Muszę się obrócić. To see. Do tyłu, żeby zobaczyć. And everything is understood. I wtedy zrozumiem wszystko. To wszystko jest zrozumiałe. And if I cannot turn, jeśli nie mogę się sam obrócić, to potrzebuję nieco pomocy. Like Prabhupada's books. Tak jak książki Prabhupada na przykład. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. This can help in our life. To nam może pomóc. Understand? Rozumiecie? Clear? Jasne. A więc sambandha jest niezwykle ważna. That creates devotion. That creates devotion. No, it has just done. And that's happened in only Dwait too. I to może mieć miejsce tylko po prostu w jakiś sposób. And Jesus is doing Dwaita philosophy. To się może tylko zdarzyć po prostu w Dwaicie. I Pan Jezus praktykuje tą filozofię Dwaity, czyli dwójny. Na tym polega pytanie. He makes very easy for us. On czyni to wszystko bardzo łatwo dla nas. Bhakti. This is bhakti, right? No, to jest bhakti. Love is bhakti. Miłość jest what is bhakti? Czym jest bhakti? Love in action. Miłość w działaniu. I love you, I love you. Nie możemy mówić tylko kocham cię, kocham cię, kocham cię. I do for you. Muszę coś zrobić dla ciebie. W działaniu okazuje się miłość. You see the mothers? They are in the action to take care of the baby. One są w działaniu, one zajmują się swoim dzieckiem. They don't say I love you, baby. One nie mówią sobie, że kocham cię, kocham cię, kocham cię. Action. One działają w taki sposób, żeby zapewnić opiekę temu dziecku. Okazać mu miłość.
To jest dodatnie. Jasne. Tomorrow I will say about Avidya. W poranku jutro rano opowiem coś o Avidyi, czyli o drodze do osiągnięcia celu. What is Avidya? Czym jest And what Avidya? Is Rupa Goswami is talking about? O czym powiada Rupa Goswami? Ponieważ on jest acharya od Avidyi. And Sanatan Goswami is the acharya. Sanatana Goswami jest acharya od Sambandhi. And you see this beauty, Prabhupada. Zobacz to piękno. Mention page number 4 in introduction. Wymienia prawdę o tym piękno tego na stronie 4 w wprowadzeniu do Bhagavad Gita. If I know this, jeśli znam to wszystko, easy to understand. No wszystko jest wtedy bardzo łatwe do zrozumienia. Now you read, different understanding will. Więc przeczytajcie to ponownie i wtedy będziecie mieli inne zrozumienie. Yes, yeah. You feel yourself. Będziecie to czuć. If you related and you are reading, more love will increase. Jeśli będziecie mieli ten związek i przeczytacie, to pojawi się w was więcej miłości. Ona się rozwinie. Love you all knowledge. Today was miłość. The subject, right? Yes. What is the sloka? All love, when you are so attached, that knowledge is coming from there. Kiedy jesteś tak bardzo przywiązany do miłości, to wtedy stamtąd pojawia się wszelka wiedza. All feelings coming from wszystkie odczucia czy uczucia pochodzą your attachment. If you attach with Krishna, he will give all knowledge to you. Jeśli będziesz związany do Krishna, oddany Krishna, on ci przekaże wszelką wiedzę potrzebną. Like mother is attached with his child. Tak jak matka jest przywiązana do swojego dziecka. Mother knows everything about the child. Matka wie wszystko o tym dziecku. He need to drink milk, he need to drink water, he wants to eat anything, he wants to go to rest. I chce się odpocząć. And all knowledge he has. On posiada pełną wiedzę o potrzebach tego dziecka. Or not? Yes? Tak czy nie? Is right or not? He is going to a bathroom. On idzie do łazienki, ona o tym wie. Knowledge is coming. And if you attach with Krishna, all knowledge will come. What he did. Jeśli będzie związany z Krishna, to pojawi się wszelka wiedza. We need love for that. That type of. Po to potrzebujemy miłości, takiego typu miłości. Yeah, Maharaj. Yeah. It's clear? That's the smell.